Airdropy bardzo mocno rozgrzały rynek na początku roku 2024. Dzisiaj myślę, że każdy z nas szuka nowych miejsc, gdzie możemy zastejkować tokeny po to, żeby załapać się na przyszłe airdropy w różnych ekosystemach. Oczywiście to co najmocniej rozgrzało rynek to jest Celestia i gdzie się nie obejrzymy w social mediach w prawo, w lewo, czy nawet czasami zajrzymy do lodówki, tam wyskakuje Celestia. Oczywiście osoby, które nie mają Celestii, nie mają zastejkowane, nie odebrały dropa albo tak jak ja w większości go sprzedały, mają pewnie jakieś malutkie. Ból 4 Liter, no ale po to jesteśmy na moim kanale, żeby szukać okazji, których nie widzą inni, i żeby szukać właśnie tych miejsc i nie oglądać się za siebie. Oczywiście myślę, że przed nami niesamowity rok, jeżeli chodzi o dropy w różnych ekosystemach. Tak jak wiecie, ja ostatnio zajmuję się bardzo mocną solaną, a więc wróciłem do tej starej miłości i staram się grzebać bardzo mocno w tym ekosystemie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Pytch Network, a więc. Więc projekt na Solanie, projekt z grupy Wyroczni, jak to nie, niektórzy mówią, Chainlink Killer, ale ja bardzo nie lubię tego określenia. Pamiętacie już tych dużo Ethereum Killerów z poprzedniej Hossy? I tak naprawdę nic Etera nie zabiło, co mnie bardzo mocno cieszy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o roli Wyroczni, porozmawiamy sobie o Pyth Network, pospekulujemy bardzo mocno, czy to może być projekt, który być może rozgrzeje ekosystem Solamy i być może postawi nas właśnie tutaj da nam właściwie możliwości poprzez stejkowanie pyt, otrzymywania różnego rodzaju airdropów, lekko sobie to omówimy, potem poradniczek w jaki sposób to zastejkować i jaką ja przyjmuję tutaj strategię. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij o tym, żeby dać subskrypcję, dzwoneczek, dzięki temu będziesz na bieżąco z każdym moim materiałem, nie każdy materiał musi się podobać, ale oczywiście możesz się wybierać i przebierać, warto dać łapkę w górę, komentarz, wtedy wiem, że doceniacie moją pracę, a na ten moment mamy godzinę 23.25, a tak naprawdę Wy będziecie oglądać ten materiał w czwartek rano, ja nagrywam go bardzo szybko, dlatego, że rozpocząłem tutaj swoje działanie i Sporo komentarzy było, że tutaj, żebym zrobił instrukcję, więc jeżeli społeczność prosi, to Maciej odpala kamerę i nagrywa. No i standardowo przypominam, że ja nie jestem doradcą finansowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym. Wszystko, co mówię w tym materiale, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Dobra, słuchajcie, Pytch Network, Oracles, lecimy! Zaczynamy oczywiście od wątku edukacyjnego. Słuchajcie, przede wszystkim cały czas rozmawiamy o tych trendach, które mogą przyjść na rynek kryptowalut w roku 2024 i w mojej prywatnej opinii Oracles, a więc wyrocznie. Będą właśnie tym trendem. I teraz pewnie pada pytanie, czy tak naprawdę wyrocznie są nam potrzebne. W mojej prywatnej opinii są dokładnie tak potrzebne, jak słońce, kiedy jedziemy raz w roku na wakacje i chcemy sobie odpocząć. Także uważam, że jest to element niezbędny. Oczywiście mamy bardzo dużo projektów opartych właśnie tutaj, budujących tak naprawdę wyrocznie. No i standardowo możemy sobie zajrzeć na Coingecko czy na CoinMarketCap w zakładkę kategorie. I tutaj możemy sprawdzić sobie, ile tych projektów jest. Tak, widzicie w ogóle, że jest tu podświetlony ogień, także te projekty są, są w ogniu. No i oczywiście liderem tego rynku jest Chainlink. Tak, jak widzicie, myślę, że Chainlinka doskonale znacie. Ja jeżeli chodzi o moją ekspozycję na -linka, jestem w projekcie już od dawna, buduję tutaj na dwóch koszykach dużą część Chainlinka z przebałem, natomiast większość portfela mam zastejkowane właśnie pod dropy z tego ekosystemu i podobnie chcę rozegrać. Pyth Network. Jeżeli chodzi o mnie, to nie dostałem niestety airdropu. Przypominam, że te osoby, które działały w różnych ekosystemach, mogły tutaj dostać się tokeny, bo Pyth rozpoczął swoje działanie właśnie od tego fantastycznego zrzutu. Chyba około 140 milionów zostało, słuchajcie, zrzucone. Ja się nie załapałem, ale budowałem sobie pozycję na pyt, a więc kupowałem, sprzedawałem tradeowałem, ale nigdy do końca nie sprzedałem i tak wam właśnie zarapowałem, więc pomnożyłem swoje pozycje i oczywiście wrzuciłem je w staking, o czym będzie w drugiej części filmu. Natomiast jeżeli sobie popatrzymy, tak jak widzicie, gdzieś tam ten Pyth Network chce tutaj bardzo mocno wejść tutaj w rynek i zaznaczyć swoją pozycję, więc uważam, że jeżeli też ekosystem Solana będzie bardzo sobie dobrze radził, to i Pyth w tym ekosystemie ale nie tylko może odegrać bardzo ważną rolę no i oczywiście też warto przypomnieć w ogóle czy, czym są wyrocznie po co one są, jaką rolę też odgrywają tak najprościej mówiąc wyrocznie są takim pomostem łączącym świat tradycyjny świat klasyczny z blockchainem i wyrocznie mają za zadanie przekazywać dane właśnie w czasie rzeczywistym na blockchain i tym właśnie dokładnie zajmuje się między innymi Pyth Network, którego klientami są oczywiście giełdy, banki, instytucje finansowe, a więc jeżeli idziemy w w kierunku masowej adopcji, rozmawiamy o różnego rodzaju projektach, no to tak naprawdę każdy, kto ma projekt na blockchainie, każdy, kto zbiera jakieś dane, potrzebuje danych do tego, żeby dany protokół, dany produkt dobrze funkcjonował, potrzebuje tutaj wyroczni i takie projekty wybierają różne produkty. Krótko mówiąc Pyth Network jest protokołem, projektem, który umożliwia zapisywanie właśnie danych z giełd z różnego rodzaju instytucji, ale też giełd tradycyjnych właśnie w czasie rzeczywistym. No i teraz słuchajcie, warto w ogóle też zajrzeć na kurs Pyth, jak to wygląda na ten moment bo tutaj naprawdę działy się słuchajcie ciekawe rzeczy oczywiście każdy te dropy rozgrywa gdzieś tam po swojemu ale jeżeli popatrzymy na kurs to oczywiście na początku gdzieś tam on bardzo mocno urósł i tak naprawdę teraz gdzieś tam wiele osób tego dropa zrzuciło to było widać na początku i potem kurs bardzo mocno zanurkował teraz lekko odbija jesteśmy na poziomie 0.35 dolara i bardzo mocno o tym projekcie przycichło. Ano, dlatego, że jeżeli społeczność przestała się jarać dropem, i gdzieś tam nie wszyscy interesują się tego typu protokołami, to każdy szuka ciekawszych miejsc. W mojej prywatnej opinii, jeżeli chodzi o Pytch może tutaj rozegrać się bardzo ciekawa rzecz. Przypominam, że tak naprawdę dzisiaj patrząc jakie projekty, jakie protokoły korzystają właśnie z Pyth Network to napawa mnie naprawdę dużym optymizmem i to pozwala mi iść i myśleć w tym kierunku. Że rzeczywiście może być tak, że zastejkowanie za samego pytcha, wiele tutaj tych protokołów, wiele projektów może nas wynagrodzić, może ale nie musi. Także nie ma nic tutaj pewnego właśnie, właśnie airdropem. No i teraz oczywiście mamy tutaj na pokładzie naprawdę gigantów, jeżeli chodzi o ten nowy DeFi na solanie. Jest tu MarginFi, FI, jest Camino Finance, jest Zeta Markets. Jest projekt Parcels, który ostatnio wam pokazywałem w filmie. Także tych projektów jest naprawdę dużo i również duzi gracze naprawdę duzi gracze właśnie tutaj z ekosystemu. Z innych ekosystemów niż Solana Również korzystają z tych produktów Zresztą yy, korzystają z tych produktów Nie tylko projekty krypto Jeżeli chodzi o samego Twittera 150 tysięcy osób obserwuje Nie jest to jakoś super jak na Ethereum Killera Natomiast to co nas oczywiście interesuje To staking, jeżeli będziecie szukać Linku, zawsze warto brać Linki z oficjalnych social mediów A więc yy, na przykład z oficjalnego Konta Pyth Network właśnie na Xie, I tu macie wszystko podlinkowane i macie zakładkę Staking Governance, do której zaraz przejdziemy. Warto również sobie przejrzeć stronę, poczytać sobie o produktach, czym tak naprawdę Pyt się zajmuje, jakie projekty tutaj korzystają właśnie z tego. Mówiłem o Drifcie, jest również kwenta, jest Solent, a więc ten protokół DeFi-owy na Solanie, który bardzo dobrze odżył, ale też wiele, wiele innych projektów, ale przede wszystkim nowych projektów, które nie mają jeszcze tokenu. No i tutaj jeżeli połączymy sobie kropki i popatrzymy choćby na to co dzieje się na Celestii oczywiście być może ciężko to porównywać, ale pewne rzeczy nam się łączą. Czyli e, jeżeli chodzi o Pytcha to mamy listę projektów, głównie na Solanie, które nie mają jeszcze tokenu, gdzie działamy na DeFi, te wszystkie projekty, przypominam, są wymienione w dwóch pierwszych filmach z ekosystemu Solana, które robiłem i te projekty korzystają z infrastruktury i produktów właśnie Pyth Network. Jeżeli połączymy sobie kropki, popatrzymy jak wszystko jest zbudowane, to możemy właśnie domniemywać, że jeżeli będziemy wspierać właśnie Pyth Network poprzez stake'owanie tokenu, poprzez udział w głosowaniu, a więc w governance to jest duża szansa, że rozegra to się podobnie i taki dokładnie mam plan. Warto przejrzeć sobie stronę, zobaczyć, żeby tak naprawdę poznać potencjał tego projektu, jak z wieloma aplikacjami współpracują. Dane przekazują na ponad 45 blockchainach, także to jest coś niesamowitego. Mamy również listę partnerów, która jest dość sowita, z dużych giełd Binance OKX, a więc myślę, że każdy zna to są giganci. No, ale również sporo, sporo innych projektów, także także warto sobie to wszystko yy, przejrzeć. Oczywiście konkurencja jest dość duża, natomiast bierzcie pod uwagę to, przynajmniej ja biorę to pod uwagę, że jeżeli będziemy mieli projekty Masolanie, no to one, jeżeli produkt będzie dobry albo. Na podobnym poziomie jak na przykład produkty chainlinka, no to rzeczywiście będą wybierać tutaj Pytka, dlatego że jest to projekt z ekosystemu Solamy. A Solana pokazała, projekty na Solanie pokazały, że nawet w trudnych czasach potrafią się bardzo dobrze wspierać. No i teraz słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie, ja tego pytcha sobie trochę skupowałem, tradeowałem, tak jak mówiłem, powiększyłem swoje pozycje i gram tutaj pod airdropa. No i teraz słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli chcecie sobie kupić pytka, jeżeli jeszcze ładna decyzja ale możemy sobie zobaczyć, czy PYTH jest na naszych ulubionych giełdach. Przypominam, że jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcecie wesprzeć mnie i krypto -ekipę, to polecam założenie konta na giełdach właśnie z naszych reflinków. Także to wszystko funkcjonuje. Jeżeli chodzi o mnie, ja PYTH kupuję na dwóch giełdach, jest to giełda Bybit i jest to giełda Max Global doskonale te giełdy znacie, tak jak mówię, jeżeli macie ochotę, możecie z tych giełd skorzystać, a jeżeli nie, to możecie właśnie założyć sobie, sobie nowe konto. No i teraz słuchajcie, jeżeli pomyślimy sobie o tym stakingu, jeżeli mielibyśmy szybko przejść przez taki poradniczek, to tak jak mówię, najbezpieczniej jest, żeby nie dać się oskamować, korzystać bezpośrednio z social mediów i jak wejdziecie sobie tu na Linktree to mamy tutaj zakładkę staking governance. No i teraz wszystko tutaj słuchajcie jest bardzo proste. Więc nie będziecie mieli z tym problemu. Przypominam, że Pyth Network jest projektem, który działa na sieci Solana. A więc, aby z niego korzystać, najlepiej za, mieć zainstalowany Phantom Wallet. Na, w mojej opinii jest to obecnie najlepszy portfel na Solanie. Dodatkowo dużo na Phantomie działamy pod przyszłego Dropa. Też pytaliście mnie, gdzie ja stejkuję Solanę. A więc, absolutnie, Phantom Wallet jest właśnie tym miejscem, gdzie ja mam swoją Solanę zastejkowaną. I sporo mojej Solany leży porozrzucane właśnie po DeFi'u. Ale te projekty pokazywałem w tych dwóch pierwszych filmach. A więc, yy, bardzo ważne to jest to, że. Polecam używać właśnie tutaj fantoma, zabezpieczyć go, zapisać sobie oczywiście słowa kluczowe, hasło, instalujemy sobie fantoma, zabezpieczamy, myślę, że to doskonale znacie. No i oczywiście należy z giełdy wysłać na niego y, pytcha, pamiętajcie o tym, że solana śmiga na solanie, a więc należy mieć też solanę na opłacie, łączymy portfel. W tym momencie z automatu wykryje nam na portfelu nasze pozycje, a więc nasze tokeny PYT. Pytaliście też, czy trzeba dodawać na Fantomie pozycje. Nie, nie trzeba. Phantom Wallet działa tak, że jeżeli jakąś pozycję na portfelu zdeponujecie, no to ona się po prostu Wam pojawia. No i łączycie portfel, klikacie sobie stake i tyle słuchajcie, tak to wygląda, proste bardzo, także myślę, że sobie z tym poradzicie natomiast y, od razu będziecie mieli tutaj y, informacje ile, y, ile tokenów wrzuciliście, ile tokenów macie na stake natomiast ważne to jest to, że oni tutaj to y, odświeżają y, raz w tygodniu, właśnie co 7 dni Także będzie trzeba poczekać pewnie parę dni, zanim Wam ten stake ruszy. Także tej daty również można pilnować. No i oczywiście, jeżeli zastekujemy swoje tokeny, pych, będziemy uprawnieni do tego, żeby brać udział w governance, a więc w głosowaniach. Tutaj ta sama zasada łączymy sobie ten portfel. Gdzie właśnie mamy, mamy tokeny PYT i mamy tutaj możliwość głosowania, i uważam, że to jest również ważna rzecz. Jeżeli chodzi o linki, wszystko Wam podlinkuję, a więc, tak, żebyście mieli też te bezpieczne linki, ale najbezpieczniej brać bezpośrednio właśnie tutaj z social media. No i oczywiście, teraz pojawia się kolejne pytanie: Maciej, ile warto zastykować? Tego oczywiście nie wiemy, i tak naprawdę uważam, że każda ilość jest warta zastejkowania ja natomiast gram tutaj multiportfelowo, nie zakładam 20 portfeli, nie jestem jakimś super drop hunterem, natomiast uważam, że rzeczywiście tutaj jest warto działać na więcej niż jednym portfelu, jeżeli oczywiście mamy takie możliwości jeżeli chodzi o mnie, nie mam jeszcze tego płytka super dużo na razie rozdzieliłem sobie go na trzy portfele i jeżeli chodzi o ilość, no to mam od 1500 a więc od 500 dolarów do o, tak naprawdę 500 sztuk, a więc trzy portfele mam mniej więcej w tych przedziałach załadowane i tak to i tak to słuchajcie u mnie wygląda. Też na Dune można sobie sprawdzać i jak wygląda staking, pytcha jak to wszystko wygląda, więc ten link również macie pod tym materiałem. Myślę, że możemy przejść do szybkiego krótkiego podsumowania. Oczywiście Trend Oracles wyroczni Moim zdaniem będzie to duży trend w hostie i będzie kilka projektów, które gdzieś tam zrobią tutaj fajny wynik. Myślę, że jest tutaj czym się dzielić. Ten tort jest, słuchajcie, dość duży. Uważam, że Pyth będzie tutaj liderem, właśnie jeżeli chodzi o solanę, ale też myślę, że pójdą, pójdą dalej. Zresztą już po tych partnerstwach widać. No i uważam, że. Rzeczywiście, jeżeli ten ekosystem solamy jest tak zgrany i te nowe protokoły, które nie mają tokenu, a mają wydać token, no to działamy tutaj tak jakby dwupoziomowo, czyli dajemy sobie dwie szanse. W pierwszej kolejności działamy bezpośrednio na tych protokołach, tak, czyli na przykład na Marijin FI, czy ma Camino Finance, czy ma czy Zeta, Zeta, właśnie. Także. Tutaj działamy, i oprócz tego jeszcze wspieramy tutaj właśnie wyrocznie nasolanie, czyli pyt network z których produktów korzystają te projekty i taki słuchajcie jest plan, co z tego będzie zobaczymy, ostatnie dni jest trochę głośniej o tym, zaczyna się o tym mówić, natomiast sam hype lekko minął, no bo gdzieś tam ten token nie szep cały czas w górę nie zrobił jakiegoś niesamowitego rajdu, natomiast ja tutaj świadomie gdzieś tam sobie działam pod ten staking i świadomie robię to na kilku portfelach, bo uważam że temat jest po prostu warty uwagi, no i oczywiście Uważam, że im wcześniej zastykujemy, im dłużej będziemy mieli zastykowane tokeny. To może być oczywiście ważne, więc ja również słuchajcie pod to gram. Tak to wygląda, całe informacje macie bezpośrednio na stronie pytka, tak naprawdę nie ma co tutaj dużo omawiać. Wiecie, czym są wyrocznie, wiecie jak to wszystko funkcjonuje. Moim zdaniem rynek krypto bez tego się nie obejdzie. Jeżeli chcecie posłuchać też więcej o wyroczniach, na moim kanale jest materiał edukacyjny środowa z po, gdzie prawie półtora godziny rozmawialiśmy o wyroczniach, żeby lepiej tutaj się wgryźć w ten temat, więc polecam ten materiał zobaczyć. Jak będzie z czy dostaniemy jakieś airdropy, czy ten mój plan, chytry plan się ziści, zobaczymy. Natomiast bierzcie pod uwagę, że rzeczywiście teraz yy, na przykład sama Celestia jest dość droga, bardzo mocno poszła w górę po tym hypie, po tych wszystkich airdropach. Praktycznie codziennie gdzieś tam czytamy, że jakiś kolejny drop za staking Celestii, więc ja uważam też, że warto szukać yy, nie powiem, że protokołów podobnych, no bo one nie są podobne ale warto podobnie układać puzzle yy, i szukać właśnie miejsc, które również za staking dadzą nam ekspozycję na ekosystem i są projekty, które tutaj z tego korzystają, i to wszystko razem może fajnie zagrać, i rzeczywiście może tak być, że na przykład Marijin FI czy Camino Finance, kiedy będzie drop przydzielamy, no to mogą powiedzieć, że tutaj jednym z warunków otrzymania tego dropa albo jakieś dodatkowe tokeny jest właśnie staking. Pytcha, z którego korzystają. Tak to widzę, tak to planuję rozegrać. Jest to dla mnie kolejna moja ekspozycja na solamę. Nie wiem, czy ostatnio nie jest tej ekspozycji za dużo, dlatego że sporo, tak jak mówię, kapitału mam w DeFi, ale systematycznie ten kapitał po zrobieniu pewnych ruchów będę wyjmował. Tutaj, jeżeli chodzi o Pytha, daję sobie czas do końca miesiąca, żeby z różnych miejsc poprzenosić trochę kapitału, żeby wzmocnić właśnie tą pozycję i świadomie gram tutaj właśnie pod możliwe airdropy, które mogą tutaj się wydarzyć. Mam nadzieję, że pokazałem Wam coś ciekawego, bo tak jak mówię, po tym odebranym airdropie, tak naprawdę większość osób odebrała ten airdrop trochę przypadkowo i go zrzucała, nie patrząc tak naprawdę, czym jest płyt. Oczywiście po samym airdropie mieliśmy cały wysyp materiałów, na przykład na YouTubie, gdzie wszyscy pisali Ethereum Killer, nowy niesamowity nowy niesamowity projekt, niesamowita wyrocznia, będzie się działo, będzie to Demon, natomiast oni pracują w spokoju, ale mają Realne partnerstwa, wiele projektów z tego korzysta i są bardzo mocno gdzieś tam szanowani w ekosystemie Solama. Stąd też moja decyzja, żeby tutaj zrobić sobie ten staking i brać udział w Governance. Wszystkie linki macie. Pod materiałem. Mam nadzieję, że było wartościowo. Maciek Tomczyk nie zostawia solany. Mało w Polsce ludzi o tym mówi, ale ja od jakiegoś czasu stawiam, staram się wam przekazywać te informacje na bieżąco. No i co? Zobaczymy, słuchajcie. Może kiedyś będzie tak, że będziemy się chwalić, że co drugi projekt będzie dawał airdropa za steak Pytcha. Tego oczywiście Wam serdecznie i sobie życzę. Natomiast wszystko z głową też jeżeli gracie na mniejszym kapitale no to nie rozdrabniać tego, nie rozrzucać po jednym tokenie na 100 portfeli tylko gdzieś tam utrzymywać tą ilość. Lepiej małą łyżeczką na spokojnie. Ja mam tutaj jakąś troszkę silniejszą pozycję więc mogę sobie to podzielić na trzy portfele a nie na 20. Chociaż już niektórzy pisali do mnie, że mają po kilka portfelów założone. Warto też słuchajcie nauczyć się korzystać z Ixa zawsze w każdym materiale staram się dać Wam jakąś malutką chociaż alfę, więc pamiętajcie, że jeżeli na przykład szukacie informacji o danym projekcie, no to zawsze warto sobie szukać przez y, właśnie znaczek dolara, na przykład Pyth, i wtedy zobaczycie, kto o tym pisze, y, jakie gdzieś tam, słuchajcie, o znowu nam tutaj wyskakują jakie rzeczy, jakie informacje y, się gdzieś tam y, pojawiają, y, warto obserwować wtedy te osoby, które w danym ekosystemie działają, o i tu, tu nawet mamy tweeta, to jest związanego właśnie mm, z Pythem, y, jest, jest nawet porównanie właśnie do, y, do Celestii, jest jakaś tam propozycja stakingu, no i są wymienione te, te protokoły, a właśnie z tych protokołów o tym zapomniałem. Sam Blast, myślę, że kojarzycie też swego czasu głośno było o tym projekcie. Można było tutaj lokować swoje tokeny. Z tego co wiem, wybrał właśnie, wybrał właśnie Pytcha jako, jako tutaj partnera. Także to jest również duża informacja dla tego projektu. No i tak, możecie sobie słuchajcie wyszukiwać osoby, które o tym pisze, piszą i po prostu sobie obserwować i to co ja robię to standardowo zakładam listy i dodaję sobie te projekty. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że było wartościowo. Jeżeli widzisz wartość, udostępnij ten materiał na Xie, jeżeli jesteś zainteresowany kupnem tych kryptowalut, no to oczywiście. Masz odpowiednie linki do Meksa czy do Bybita. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się jeszcze dzisiaj, słuchajcie, wieczorem na liveie z ekipy i tam będziemy dalej robić burzę mózgów.